Życie może dać w kość. Dobrze znać kilka sztuczek, dzięki którym będzie nam nieco łatwiej. Wygodniej się je pokrojone jabłko niż całe. Ej, co tu się dzieje? To prawdziwy miecz? Nie wierzę, że ty w to wiesz. Co? Moje jabłko się przekroiło na pół? Hej, Jennifer, zamówiłam nam stolik. Piąteczka za obiad. Zamówiłam ci to, co zwykle. O, Jennifer, nie patrz. Przystojniak na 12. Co? Przystojniak? Gdzie? Ejwa! Z niego jest niezłe ciacho. Patrz, siedzi tuż obok. Matko, to moja szansa. Jak wyglądam? Dokończ jedzenie. Powinno być okej. Ty, czyta książkę. Musi być mądry. Zaraz chyba zemdleje. Nie mam już jedzenia na twarzy? Nie, jest super. Ciekawe. Cześć! Cześć! Okej, czas na mój ruch. No, cześć! Rau! Strasznie tu gorąco. Och, rozepnij ich więcej. O nie, tak dobrze mi szło i zniszczyłam wszystko frytką z keczupem. Nie płacz, naprawimy to. Zmywacz do makijażu. Racja, to pomoże. Nałożę trochę na wacik i szybko poprawię rozmazane łzami make-up. Nie mówiłam o twoich oczach. Zmywacz rozprawi się też z plamą na twojej bluzce. Daj, pokażę ci, jak to działa. Bierzemy buteleczkę. Najpierw odkręcamy. Otwartą buteleczkę wsuwamy pod poplamioną bluzkę. Teraz nałożę zakrętkę na zmywacz i potrząsnę. To potrwa chwilę. Voilà! Po plamie ani śladu. Widzisz? Mówiłam, że zmywacz pomoże. Wracamy do flirtu. Tylko wytrę twarz. Patrz, wstaję od stolika. To twoja szansa. Cze! O! W ogóle nie zwrócił na mnie uwagi. O nie, przysiada się do tamtej dziewczyny. To z nią flirtował cały czas. Bardzo śmieszne. Myślałam, że coś zaiskrzyło. Świetna nuta! Jennifer i jej miłość do kiczu. O, ten beat jest genialny. Guma też jest niezła. Balonik. O nie, co się stało? Guma jest w jej włosach. I co ja mam zrobić? Może uda mi się tak ją zdjąć, żeby niczego nie zauważyła. Patrzy się. Pozycja. O nie, drapie się w głowę. Może dotknąć gumę. Na szczęście nie. Uff, było blisko. Okej, zdejmujemy gumę. Drugie podejście. Musi być na to jakiś sposób. Czekaj, czekaj. Napój może mi w tym pomóc. Przecież włożyłam do niego kostkę lodu. Cześć, kostunio. Pomożesz mi z włosami Ejwy? Wystarczy ją ostrożnie przyłożyć do gumy. Świetnie. Teraz guma nie będzie się kleić. Matko, jak dobrze, że ją zdjęłam. Ejwa nic nie poczuła. Mogę rzuć swoją gumę. Może lepiej nie. Zostawię ją tutaj. Ejwa nic nie zauważyła. Jestem prawdziwym ninja. Ale mnie suszy. Dobrze, że jest coś do picia. Buu, było tylko kilka kropel. Ciągle chce mi się pić. Co mamy w lodówce? Tak, cała butelka Coca-Coli. Nie ma to jak słodki dźwięk syczenia po odkręceniu. O nie, wybuchła. Niech to ktoś zatrzyma. Wszędzie się wylewa. Ła, nigdy nie brałam pryszniców coli. Te bąbelki są obłędne. Jestem mokra i lepka. Czemu to mnie spotyka? A chciałam się tylko napić. Co tu się wydarzyło? Kola się na mnie wylała. Teraz uleci gaz i będzie ohydna. Twoja twarz była bezbłędna. Spokojnie, pomogę. Przynajmniej z rozgazowaną kolą. Ściskamy butelkę, żeby wyszło powietrze. I z powrotem ją zakręcamy. Teraz wkładamy z powrotem do lodówki. No i proszę, gra i buczy. Wystarczy chwilkę poczekać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i już. Wyciągamy kolę z lodówki. Odkręcamy. Jak widać, kola jest dalej gazowana. Wow, to naprawdę działa! Patrz na te bąbelki! W
końcu ugaszę pragnienie. Ale dobra. I do tego gazowana. Łap! Żartowałam. Ostatnie poprawki w makijażu. Do kompletu brakuje idealnego dodatku. To czas na moją ulubioną biżuterię. Tylko otworzę pudełeczko. Cześć, piękna. Czas cię pokazać. O, a co Jennifer tam ma? Muszę się temu przyjrzeć. Wow, piękna bransoletka. Mogę przymierzyć? Nie. O co jej chodzi? Zielony to mój kolor. O, Hulk dzwoni. Tak. Ava, mam telefon. Łapy precz od bransoletki. Ani mi się wasz, pamiętaj. O, super. Wychodzi z pokoju. Wyszła. Bransoletka jest moja. Tylko zobaczę, czy nie wraca. Czysto. Cześć, przepiękna bransoleteczko. Z bliska jest ładniejsza. Będzie na mnie świetnie wyglądać. Idealnie. Wiedziałam, że do mnie pasuje. Ależ tak, nowa bransoletka. Miło, że zauważyłeś. O nie, wraca. Muszę ją szybko odłożyć. Co? Nie, to nie dzieje się naprawdę. Utknęła. Ta bransoletka się kurczy? Muszę ją czymś podważyć. Może wstanę. Powinna zejść, jak ją pochucham. Czemu akurat teraz? Złaź ze mnie, durna bransoletko. O nie, wróciła. Będę palić głupa. Jeszcze jeden SMS do Hulka. Dziwnie się zachowuje. A może to moja wyobraźnia? Zaraz, pudełko jest puste. Pudełko jest puste! Ava, mówiłam, żebyś nie brała bransoletki. Nie wiem, o czym ty mówisz. Nie ze mną te numery, młoda. Oddaj bransoletkę. Dobra, masz, tylko nie mogę jej zdjąć. Już ja ją zdejmę. Myślisz, że taka piła będzie odpowiednia? Co? Nie, Jen, tylko nie piła! Żartuję. Jakaś ty łatwowierna. Znam fajny trik z mydłem. Daj rękę. Uff, bałam się, że będę niesymetryczna. Przyda nam się plastikowa siatka i mydło. Dobrze, że mam je pod ręką. Naniosę nieco mydła na plastikową siatkę. A teraz delikatnie je rozprowadzę. Siatka gotowa. W następnym kroku przyda się ręka. Włóżcie rękę w siatkę tak, żeby była pod bransoletką. Właśnie tak. Bransoletka powinna gładko zejść dzięki mydłu. Zobacz, tak jak mówiłam. Ostrzegałam cię. Ta bransoletka pasuje tylko na mój nadgarstek. Co? Teraz ja nie mogę jej zdjąć. Wszechświat chyba nie chce, żebyś ją nosiła. Żartowałam. Pasuje tylko na mnie. Bardzo śmieszne, Jennifer. Czołem, ludziska. Chcecie zobaczyć sztuczkę z balonem? Ekstra. Aha, tego właśnie szukałam. Chyba pora przebić tę bańkę? Najszybszy przebijacz na całym zachodzie. To na razie. Wszystkiego najlepszego! Uważaj z tym! Mam coś dla ciebie! Okej. O, wow! Jakie ładne balony! Co? Nie! Chodzi o samochód! I po co ja w ogóle się staram? Widzisz? Brum, brum! Wolę balony! Ups! Ale nadal masz to autko! To najgorsze urodziny, jakie miałam! Nie chcę żadnego głupiego autka! Pomocy! To jakaś katastrofa! Zmykaj, zajęta jestem! O! Chyba mam pomysł! Ach, jeszcze to! Hej! Wleję ocet do butelki! Tyle wystarczy! Teraz przez lejek wsypię do balonu proszek do pieczenia. Lejek można już odstawić. Nałożę balon na szyjkę od butelki. Proszek wymiesza się z octem, a balon napełni się gazem.
Wow, ale buzuje! Już nie będę musiał ich więcej dmuchać. Jeszcze tylko go zwiążę. Jasmine będzie zachwycona. Mam ich tu całą garść. Patrz, co zrobiłem. Brawo! Zaczekaj. Weź to zamiast autka. Skąd mu to przyszło do głowy? To dla ciebie! Jej, jakie śliczne! Są wspaniałe! I jeszcze lalkę! To najlepsze urodziny w życiu! Dziękuję! Uch, ale jestem zmęczony! Muszę się porządnie wyspać. O, prawie bym zapomniał! Moja opaska na oczy! Dobranoc! A nie, chwila! Muszę nastawić budzik! Ale nie za wcześnie. Nie lubię poranków. Ach, nareszcie! Jeszcze mój Hagiwagi. O, jaki milusi! Ach, nie mogę spać! Jestem głodny! O, pora zajrzeć do lodówki! Już wiem, co mogę zjeść! Ciasteczka i mleko! Najlepsza przekąska przed snem! Dobra, mogę iść spać! Ups! Co? Co się stało? Chyba łóżko się złamało. No i nici ze spania. I co ja teraz zrobię? He? A one skąd się tu wzięły? Chwila! Chyba znalazłem rozwiązanie. Wezmę tylko swoją pościel. Wypełnię ją balonami. I zrobię sobie dmuchany materac. Jeszcze kilka i powinno wystarczyć. Wow, teraz na pewno się wyśpię. Ale mięciutko. Karaluchy pod poduchy. Hej, Jasmine. Och, to trudniejsze niż myślałam. O, cześć, Justin. Znowu? O, sorki. Daj, pomogę. Znam dobry sposób. Jestem mistrzem w dmuchaniu balonów. A nie mówiłem? Świetnie się składa, bo mam ich tu całe pudełko. I po co się w ogóle odzywałem? To mi zajmie całe wieki. Lepiej wezmę się do roboty. Kręci mi się w głowie. Ale wszystko dla mojej Jasmine. Ach, mój bohaterze. O nie, nie chciałam nacisnąć. Ups. Dziwnie się czuję. Bez obaw, zaraz to naprawię. Od razu lepiej. Uff, było blisko. Patrz. Sporo ich. To co z nimi robimy? Wiem. Przyczepmy je do sufitu. Wow, fajnie. Ale nie trzyma się. Trzeba wymyślić jakiś inny sposób. Zaraz, możemy użyć obustronnej taśmy. Ten kawałek wystarczy. A teraz balon. Dokleję tutaj. A teraz ściągnę taśmę. No to próbujemy. Myślę, że to zadziała. Udało się! Przywiążmy wstążeczkę. Od razu lepiej. Dobry pomysł. A teraz reszta. Została jeszcze jedna rzecz. Teraz jesteśmy gotowi. Niespodzianka! Ojej, jak miło! Jesteście tacy kochani! Aż się wzruszyłam! Dziękuję! Ale mi się dobrze spało! Czas umyć zęby, bo zawsze mi jedzie z rana. Niech to! Upuściłam zakrętkę. Gdzie ona się podziała? Za wcześnie na to! No trudno, trzeba się położyć na podłodze i poszukać. Gdzie ona się podziała? Sięgnę głębiej i zobaczymy, czy ją znajdę. Mam! Zaraz, szminka? Fu! Marakasy? Ktoś tu miał imprezkę. Robot kuchenny? Nie chcę wiedzieć, jak on się tu znalazł. Zakrętka przepadła. Ble, moje ręce są całe zasypione od szukania. Brudne i zakurzone. Umyję je. Odrobina mydełka i będzie po sprawie.
Czekaj no! Właśnie, mam pomysł! Przyda mi się tubka pasty, wiadomo. Do tego jeszcze nożyk introligatorski. Zacznę ciąć tubkę. Muszę całkowicie odciąć jej górną część. Potem wyrzucę, i tak się nie przyda. Zastąpię ją pompką z pojemnika na mydło. Pasuje wprost idealnie. Teraz mogę pompować pastę jak mydło. Nie będę już musiała się martwić o zgubioną zakrętkę. W ogóle świetnie pasuje do tubki. No i proszę, jak świetnie wyszło. To ja lecę, pa! Miłego dnia! A żebyście wiedzieli? Hej, Hagiwagi! Cześć! Zaraz! Jasmine jeszcze nie jest gotowa? Uhu! Czyli ja muszę się nią zająć? Powodzenia! Wygląda na to, że zostałem z tym sam! Do roboty! O-o! Siedź grzecznie! Tylko się nie ruszaj, okej? No i pokrzyku! Uuu, kitki! Podoba mi się! Może to? Jest całkiem ładne! Dobry wybór! Nawet nie jest tak źle! Wyglądam ślicznie! A ja jestem z siebie całkiem dumny! O, jeszcze buty! Co powiesz na te? Nie! A tak dobrze mi szło! Nudzi mi się! Pobawię się balonikiem! Tato, ten balon jest popsuty! Ha? Zaraz! Chyba mam pomysł! Przerobimy nieco te klapki! Przywiążę balon do tego paska, tylko musi być mocno związany. A teraz przyczepię resztę. Użyję różnych kolorów, żeby było ładniej. Wow, wyglądają wspaniale! Jest na nich tyle kolorów! Wyglądają jak przeplecione kwiatami. Cóż za przemiana! Proszę, kochanie! Uuu, ekstra! Możesz mnie już zawsze ubierać, tatku. Nadmuchasz mi? Żaden problem. Uuu, chwilunia, dam radę. Spokojnie, dam radę. Nie wierzę. Co nie? Normalnie byłam w szoku. Co tak długo? A to jeszcze nic, słuchaj tego. O, chodzi o Kevina. Nie zgadniesz, co on zrobił. Dość tego, idę stąd. O, sporo tych balonów. Przydałoby mi się. Spróbować zawsze warto. Przygotuję sobie balon tutaj. I do tego mój ulubiony lakier do paznokci. Uwielbiam ten kolor. Nałożę go trochę na pędzelek. A teraz pomaluję nim balon. Zrobię taką kreskę. I to samo z innymi kolorami. Teraz rozmażę lakier i narysuję na nim zygzak. Kolory się przez to połączą. Teraz delikatnie zamoczę paznokieć w lakierze. Muszę tylko uważać, by nie przebić balonu. Lakier nakłada się sam. Właśnie o to mi chodziło. Wow, wyglądają super. Powinnam to robić zawodowo. Nie muszę już iść do kosmetyczki. I co wy na to? Ale widziałaś, co on miał na sobie? Matko? O, jak to zrobiłaś? O, zrób mi też takie. Ile za nie chcesz? Bierz wszystko, co mam. Muszę zobaczyć, jak ona to robi. Głupie balony. Pora na kąpiel, panie kaczorze. Uwielbiam kąpanko. Moja kochana. A co to jest, mamusiu? O nie, to korek. Nie! To nic, tylko bez paniki. Wszystko jest pod kontrolą. O, patrz, mamo. Cała woda spłynęła. Ja chcę wodę. Nie płacz, kochanie. Już wiem, jak temu zaradzić. Będzie mi do tego potrzebny ten balon. Mamo! Gdzie ona poszła? Zaczniemy od włożenia lejka do balonu. Teraz potrzebny nam będzie pistolet na klej. Wcisnę do środka trochę gorącego kleju. Lejek można już wyjąć. Następnie muszę związać końcówkę balonika. O tak. Teraz włożę balon zamiast korka do wanny. Powinien się dostosować kształtem do otworu. Nalejmy znowu wody. Korek nie będzie nam już potrzebny, a po skończeniu kąpieli wystarczy go wyciągnąć. Całkiem sprytne. Ach, zapomniałabym. To jeszcze nie pora. Ja też mam pewien pomysł.
Puśćmy wody do pełna! Impreza na basenie może zmęczyć. Kevin właśnie się o tym przekonuje. Całkiem spory ten bałagan. Czyli imprezka się udała. Ledwo oczy otworzyłem. Co? To miała być krótka drzemka. I ja mam to wszystko sprzątnąć? Zagramy w chowanego. No i proszę. Nie mam na to czasu. Czas włączyć ciężki sprzęt. Ha? Czemu nie odpala? No super. Wiem! W ruch pójdzie stara dobra miotła. Przykleiły się do podłogi? Gorzej być nie może. To mi w niczym nie pomoże. Złaście ze mnie. Gdzie jeszcze znajdę konfetti? Widzicie to? Hej! To może być rozwiązanie. Naklejcie na włosie taśmę dwustronną. Zdejmijcie osłonkę i jazda. Patrzcie tylko, jak czyści. Jak za dotknięciem różdżki. Mama nic nie zauważy. Wracam do domu. Sofia? Spóźni się na lekcję. Szybka kawka? Chyba zdążę. Są tu jakieś kubki? Serio? Potrzebuję kofeiny teraz. To jakiś koszmar. Dobra, nie mam innego wyjścia. Niech to. Jedziemy z tym. Uj. Muszę czymś zagryźć. Troszkę cukru i jakoś przeleci. A z mlekiem to już na pewno. I odrobiną ciepłej wody. I tak właśnie przyrządza się latte, kiedy jest sieleniem. Łatwo stracić poczucie czasu, oglądając ulubiony serial. Klasyczny dramat podczas seansu. To sobie pojadłem. Hej, Lana wróciła ze sklepu. Kevin, już jestem. Fajnie. Czyli chipsy też są. Ale nie chce mi się wstawać. Wysyłam więc mojego żołnierza. Napiszę tylko wiadomość. Idealnie. Zaraz znów będę się rozkoszował chipsami. Dam jej nawet miskę. Ha? Co to? Wiadomość? Serio, Kevin? Co za leń. Chcesz chipsy? Nie ma sprawy. Lana, przesuń się. No dobrze, proszę bardzo. Ale mi to terenówka. Dostawa chipsów. Marzenie leniucha, co? Nawet nie musiałem wstawać. Czego jeszcze potrzebuję? Woda to na pewno. Co jeszcze? Jakiś nóż. A może to? Ma ostrze? Ma. Odhaczamy. Gotowe. Ale będzie fajnie. Zamykamy i w drogę. Czeka na mnie zielona trawa i błękitne niebo. Lepiej ubiorę te buty. Adidasy mi się pobrudzą. Dobra. Pora wychodzić. To mój telefon? Musiałam o nim zapomnieć. Kurka. Czekaj. Mam brudne buty. Wszędzie zostawię ślady.
Kevin mnie zabije. Błoto? To mieszkanie, a nie jakiś chlew, panienko. Niech to. Ale nie chce mi się ściągać butów. Może te worki się przydadzą? W sumie to czemu nie? Po co ściągać buty, kiedy można założyć to? Mocno zawiąż. Teraz nigdzie nie nabrudzisz. Jestem genialna. Hej, Adam. Hej, zamówiłam nam frytki. Moje ulubione! O, ty pierwsza. Czym są frytki bez keczupu? Tak, caluśki keczup. Wow, nie za dużo go wylałaś? Co? Nie, jeszcze nie skończyłam. Nie lubię, gdy w nim pływają. Ja wolę swoje maczać. Co oznacza, że muszę mieć miejsce na keczup. Okej, krawędzie pozaginane. Teraz jest miejsce na keczup. Widzisz? Zrobiłam mini tackę na przyprawy. Jak se tam chcesz. Co ja mam na dłoni? Skąd się wziął keczup? No super, denko pudełka przecieka. Zaraz frytki się wysy... O, matko, coś ci się wysypało na twarz. A mówiłam, że lejesz za dużo keczupu? Haha, bardzo śmieszne. Ale mam jeszcze hamburgera. Ach, ten dzień. Czy może być jeszcze gorzej? Odkurzamy bułeczki. Sprzątamy wokół. Ach, uwielbiam posprzątane pokoje. Oj, jeszcze kocyk do złożenia. Uff, trudno to zrobić samemu. Może spróbuję tak? Dobra, teraz na pewno go złożę. Och, czemu to takie trudne? Oj tam, czas odpocząć. A, teraz czaję. Och, kanapowa zmora. To tylko ja. Spałam pod tym głupim kocem. Nie mogę go złożyć. Serio? Daj spokój, pomogę ci. Wystarczy rozłożyć go płasko na podłodze. Zagnij dwa razy na tym końcu, a potem złóż na boku. Przejdź na drugą stronę i zrób to samo. Teraz złóż na pół. I prawie skończone. To, co zostaje, wetknij tutaj. Tada! Idealnie złożony kocyk. Wow! Dzięki, że mnie tego nauczyłaś. Teraz pokój jest posprzątany. Piona! Najważniejsza zasada podczas gry? Nigdy nie odrywaj od niej wzroku. Wygram to. Ale mi się pić chce. Niech to, dlaczego akurat teraz? Okropnie mnie suszy. Dobra, pójdę po nową. Powinni robić większe te puszki. No witam, witam. Już nigdy mi się nie skończy. Uwaga! Nie! Puszka za burtą. Kevin też. Wszystko w porządku. Chyba. Uff. Co to? Zaraz, mam mega pomysł. Przygotujcie 7 puszek ulubionego napoju i ułóżcie w ten sposób. Weźcie taśmę i sklejcie razem. Teraz otwierajcie jedna po drugiej. Włóżcie do każdej rurkę. Na koniec zwiążcie je gumką. I do dna. Wow, to jest genialne. Dobra, dolewka gotowa. Wracamy do gry. To się nazywa porządny łyk. Skup
skupienie godne podziwu. Mały brud nie stanie mi na drodze do rekordu. Łyczek coli. Zdychajcie, zombiaki. Widzimy się później. Ile ty już grasz? Steven, mówię do ciebie. Fuj! Kiedy ty ostatnio robiłeś pranie? To stajnia Ogiasza. Gra mnie wciągnęła. Ogarnij się wreszcie. O co jej chodzi? A masz, glonojadzie. To już siódma? Lana za chwilę wróci. Mam was. Wejdzie do szafy, nie? Wystarczy wszystko upchnąć. Lepiej uprzątnę stolik. Żeby nie było, że nie sprzątam. O, cześć, Lana. Trudna miłość czyni cuda. Szkoda, że tak nie działa na klimę. Trochę tu gorąco. Co tu zdechło? Fu! Muszę to stąd wyjąć. Mogę oddychać ustami, prawda? Uff! Słoń by padł od tego fetoru. Czemu on nie pierze swoich ubrań? Czekaj, czekaj. Wiem, jak się pozbyć tego smrodu. Najpierw otwórzcie podpaskę. Teraz odchylcie skrzydełka i wlejcie jedną miarkę płynu zmiękczającego. Gotowe. Ale cudnie pachnie. Wystarczy ją przykleić do szafy. Niech zwalczy ten smród. Teraz policzę się ze Stevenem. O, Steven! Och, trudna ta gra. Ale dobrze mi idzie. Muszę się napić. Gdzie moja cola? Oj, przeciwnik się do mnie zbliża. Ach, nie! Wylałam na siebie kolę. Weź sobie słomkę. Będzie ci łatwiej pić. O, dobre. Teraz mogę grać i pić jednocześnie. Muszę tylko chwycić słomkę ustami. Zaraz. Co teraz się dzieje? Chodź tu, durna słomko. Nie wierzę, że w tym trzeba jej pomóc. Słuchaj, wyciągnij słomkę i przekręć zawleczkę nad otwór. Słomka idealnie przez nią przejdzie. Voilà, teraz nie będzie się ruszać. Gdzieś ty się tego nauczyła. Miała rację. To jest genialne. Dobra, teraz balony. To będzie genialna impreza. Kto nie lubi balonów? Jest! Idealna ilość powietrza. Teraz wystarczy zawiązać. Och! Czemu to takie trudne? Czekaj! Wracaj! Przestań latać! Potrzebuję cię na imprezę! Hej! Jak idą przygotowania do... Oj, sorki! Chciałam tylko nadmuchać balony. Naprawdę? Czekaj, pomogę ci z tym. W twojej szafie kryje się tajna broń. Wieszak! Daj balona. Pokażę ci, o co chodzi. Wystarczy owinąć balona wokół drutów. Teraz zawiązujesz i zdejmujesz z wieszaka. Na koniec ściągasz. I gotowe! Wow! Takie proste, a takie skuteczne. To wszystko ułatwi. Czas zacząć imprezę. Woo! Impreza!
Ciśniemy! Prasujesz? Mogę cię prosić? Chyba z tydzień w plecaku była. No. No weź. Hej, Lana. Tak ślicznie, proszę. Nie. Okej, będę chodził w pogniecionej. Powiedziałam nie, Kevin. Z powrotem do szafy. Czyste to? A, zdecydowanie nie. Kolejna krata? Nie. Czyli zostaje gnieciuch. Chwila. Chyba wiem, jak to naprawić. Ej! Jak szybko wyprasować koszulkę? Spryskajcie ją wodą. Włączcie wiatrak. I niech nauka zrobi resztę. Wszystkie zagniecenia zostaną wygładzone. Będzie gotowa w kilka minut. Fajny hak, co? Pokaż się, Kevin. To się nazywa wyprasowana koszulka. Weszło się bez ciebie. Czerwień to królewski kolor. Byłabym wytworną królową. Krem do opalania naprawdę działa, jeśli się nim posmarujesz. Oddychanie boli. Wyglądasz okropnie. Matko, strasznie piecze. Lana, pomóż. Auć! Musisz ostygnąć. Powiedz mamie, że ją kocham. Wyluzuj. Co z twoimi stopami? Masz na nich pół plaży. Rozniesiesz piasek po mieszkaniu. Gdybym mógł ich dosięgnąć. Nie, nie dam rady. Auć! Auć, ale ostre. Czekaj chwilę. A gdyby coś z tego zrobić? I nawet wiem co. Ten klatek za chwilę zmieni się w coś przydatnego. Odwróćcie szczotkę i pokryjcie gorącym klejem. Wszystkie boki. Potem przyłóżcie do wnętrza klapka. Następnie parę kropel wzdłuż krawędzi. I przyklejamy plastikowe kryształki. Niech będzie kolorowo. Wszystko przyklejone, gotowe. Świetnie. Wstawcie do kabiny prysznicowej i wsuńcie zabrudzone stopy. Patrzcie, jak piasek spływa. To dopiero mycie nalenia. Bo czyste stopy to radosne stopy. Pierwszy w klasie? Koniec spokojnej nauki. To Kevin? Nikt z nim nie siedzi. Jak to rozstrzygniemy? Mam cię! To niedźwiedź? Zawsze tak wcześnie wstajesz? Ekstra! Tak sobie pogrywa? Zemsta będzie słodka. Muszę poprawić makijaż. Ta szminka chyba podsunęła mi pewien pomysł. Wystarczy wysmarować nią piętę, żeby wyglądało jak odcisk. Dokładnie w klep. Zaczynamy zabawę. Widzimy się na przerwie. Ale jesteś śmieszny, Kevin. Auć! Pomocy! Moja stopa! Lana? Wszystko w porządku? Zobacz. O, biedactwo. Pomogę ci się przemieszczać.
Dla niektórych robienie kilku rzeczy naraz jest niemożliwe. Zwłaszcza, kiedy w grę wchodzą noże. Mam. Nie. Halo? Jesteś jeszcze? Trzeba porządnie wyszorować. Ostrożnie. Spróbuj wolnym palcem. Albo nosem. Nie! Tylko nie woda! Złapałem. Ale było blisko. Ma ktoś pożyczyć rękę? Bingo! Ta opaska rozwiąże mój problem. Załóżcie ją na głowę. O, słodkie! Zadzwońcie do kogo chcecie i włóżcie telefon pod opaskę. Wygląda śmiesznie, ale przynajmniej macie wolne ręce. Bardzo sprytne, Kevin. Oho! Spałem jak zabity. Dlatego tak dobrze wyglądam. Przyda mi się płyn do paszczy. Tfu. Powinienem się golić? Znacznie lepiej. Hej, to będzie twój dzień. Hej! Budzimy się. To nie było śmieszne. Pięknie. Cała obrasta zarazkami. Nie mam innej szczoteczki. Czekaj, spróbuję czegoś. Mój płyn ją zdezynfekuje. Niech postoi w nim chwilę. Przypatrz się dokładnie. Zobaczysz, że wszystkie odpadają. Okej, gotowe. Na pewno czysta? Tak. Okej. Nic nie widzę. Nic się nie czai i nie pełza. No to na co czekasz? Steven! My